czwarta definicja, według mnie, w moim odbiorze, jest jakby najbardziej prawdziwa. Najbardziej oddaje to, co dzisiaj chcę przekazać. Dlatego, że wolność zawsze ma jakieś granice. Wolność bez granic to jest swawola, to jest niepohamowanie, to są żądze i instynkty, które są nieludzkie, zwierzęce. Dlatego jako ludzie mamy wolność i ta wolność zawsze ma jakieś granice. I teraz różnica między wolnym a niewolnym to jest ten, kto wyznacza ci granice. Czy masz granice narzucone i nie masz nic do gadania, czy sam sobie te granice odpowiednio ustalasz. Głównymi tekstami dzisiejszego kazania to jest Galacjan 5 rozdział 13 werset, początek tylko. Wy natomiast, bracia i siostry, zostaliście powołani do wolności. I drugi Koryntian 3:17. Pan bowiem jest duchem, a gdzie duch Pana, tam jest wolność. Więc myślę, że jasne jest dla nas teza podstawowa. Bóg powołał nas do wolności. Bożym zamysłem dla człowieka jest wolność, życie w wolności. I już na samym początku, przy stworzeniu, Bóg dał człowiekowi wolność. Ustanowił go w ogrodzie Eden i dał pewne zadania do wykonania. Tak? Rozmnażajcie się, zapełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. I dał jedno przykazanie, było tylko jedno przykazanie na samym początku. Możecie jeść ze wszystkich drzew, każdy owoc możecie spożywać, tylko nie spożywajcie z tego jednego drzewa, które jest zasadzone na środku ogrodu. I to było jedno jedyne przykazanie, które człowiek miał wypełnić. I to były te granice doskonałej Bożej wolności. Nie skomplikowane 613 przykazań. Nie jakieś to, co sobie budujemy, różne nasze przykazania wewnętrzne. Jedno przykazanie. Człowiek, i tu już dochodzimy do kolejnego etapu, że był nie tylko człowiek, nie tylko Bóg, ale był też odwieczny przeciwnik. I przeciwnik, szatan, ma zgoła odmienny plan dla życia każdego człowieka. Bóg powołuje do wolności, a szatan chce zniszczyć, zatracić i doprowadzić do śmierci. To nigdy nie jest Boża wola. I szatan był na tyle sprytny, że przekonał pierwszych ludzi, Adama i Ewę, do tego, żeby zgrzeszyli w tym jednym przekazaniu, które mieli przestrzegać. I od tego momentu każdy człowiek, który narodził się później, był już obarczony niewolą, jarzmem niewoli, niewoli grzechu. I wiecie, miało to swój, jakiś czas się odbywało, ale Bóg dał plan ratunku, plan awaryjny. Galacjan 5:1. Chrystus przyniósł nam wolność. Objawienie Jana, 5 rozdział, 9-10 werset. Mi jest łatwiej, bo mam zaznaczone. Zaśpiewali mu nową pieśń tej treści. Godny jesteś wziąć zwój i zdjąć jego pieczęcie, gdyż byłeś zabity, a swoją krwią nabyłeś dla Boga ludzi z każdego plemienia, języka, ludu i narodu. Uczyniłeś ich dla Boga królestwem i kapłanami. Oni będą królować na ziemi. Dalej, Hebrajczyków, 9 rozdział. Od 11 wersetu. Hebrajczyków 9:11. Właśnie Chrystus, który pojawił się jako arcykapłan nowych przywilejów, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, zbudowany nie ręką ludzką, to jest nienależący do rzeczy stworzonych. Wszedł on do świątyni nie z krwią kozów i cieląt, ale ze swoją własną krwią, raz na zawsze, zapewniając nam wieczne odkupienie.
Bo jeśli krew kozów i cielców oraz popiół z jałówki przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, to było w Starym Przymierzu, prawie mojżeszowym, o ileż bardziej krew Chrystusa, który poprzez wiecznego ducha, jako nieskazitelny, ofiarował samego siebie Bogu, oczyści nasze sumienie od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć żywemu Bogu. Chrystus dał i wprowadził w życie plan naprawczy. Chrystus darował nam wolność. Więc jak możemy tą wolność otrzymać? I Rzymian 10:9. Kto uwierzy w swoim sercu i wyzna swoimi ustami, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będzie. Zbawienie to znaczy dosłownie ratunek. To zawiera w sobie także uwolnienie, uzdrowienie i wszystkie te wielkie błogosławieństwa. Więc wolność jest zapewniona nam w Chrystusie i my możemy ją przyjąć. Możemy też ją odrzucić. Ale zakładamy, że ją przyjmujemy. Jesteśmy wolnymi ludźmi. I w tym momencie dochodzimy do... W tym momencie dochodzimy do momentu. Dochodzimy do momentu, kiedy coś z tą wolnością trzeba zrobić. I jakie ramy sobie nałożymy. I tak jak w 1918, kiedy Polska odzyskała niepodległość, trzeba było rozbroić wojska nieprzyjaciela, trzeba było wygonić obce armie z terenów Rzeczypospolitej, trzeba było zorganizować życie publiczne, ustanowić prezydentów miast, ustanowić prawa, konstytucje i tak dalej, i tak dalej. To wszystko było do zrobienia. Tak samo w momencie, kiedy otrzymujemy wolność, my też coś z tą wolnością musimy zrobić. I tu chciałbym, żebyśmy przeczytali już dalszą część listu Pawła do Galacjan, 5 rozdział. Galacjan 5:13, 13 werset. Wy bowiem, bracia i siostry, zostaliście powołani do wolności. Tylko niech ta wolność nie będzie dla was zaproszeniem do spełniania zachcianek ciała. Służcie raczej jedni drugim z miłością. Gdyż całe prawo streszcza się w tym jednym zdaniu. Masz kochać bliźniego tak jak siebie. I może do tego momentu. I w wielu innych fragmentach, między innymi Rzymian, 6 rozdział, 15 werset, Rzymian 5:21, 1 Koryntian, 10 rozdział, mówi apostoł Paweł bardzo często, jesteście wolni, Chrystus dał wolność, Jego krew daje nam wolność, ale to, że jesteście wolni, że jesteśmy wolni, niech nie powoduje, że znowu oddamy się pod grzech. Bo ten, kto poddaje się pod grzech, kto grzeszy, zakłada z powrotem sobie kajdany. I to, co Chrystus uwolnił, my znowu oddajemy się w niewolę. I to jest pierwsza rzecz, na którą musimy zwrócić uwagę. Drugą rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to jest to, że apostoł Paweł sugeruje, że wolność Boża, wolność w Bogu wyraża się poprzez służenie Jemu i innym. Jest różnica między byciem niewolnikiem a byciem sługą. Niewolnik nie ma wyboru, nie ma żadnych praw. Sługa może zadecydować, że przestaje służyć, wtedy wiadomo, że nie otrzymuje zapłaty. Dlatego dzisiaj razem z apostołem Pawłem zachęcam, bądź sługą Bożym i służ innym ludziom. Zostajemy w Galacjan 5 rozdział od wersetu 22.
może inaczej, od 16. Podkreślam natomiast, żyjcie w duchu, a na pewno pokonacie żądzę ciała. Ciało bowiem żąda przeciw duchowi, a duch przeciw ciału. Te pragnienia są ze sobą sprzeczne, tak by wam przeszkodzić w czynieniu tego, co chcecie. Jeśli jednak duch was prowadzi, nie podlegacie prawu. I później apostoł Paweł wymienia te wszystkie rzeczy, które wynikają z grzechu, tak? Jak są grzeszne nasze, jaka jest grzeszna natura, jakie są grzeszne owoce. I później od 22 kontynuuje. Owocem zaś ducha, czyli jeżeli postępujemy według ducha, to to rodzi w nas owoce. To buduje w nas charakter. Jeżeli jesteśmy posłuszni Bogu, jesteśmy posłuszni Duchowi Świętemu, to to rodzi w nas dobry charakter. Jakie są przejawy tego dobrego charakteru Bożego? Owocem zaś ducha jest miłość, i to miłość agape, miłość poświęcająca się. Taka, że patrzysz na drugiego człowieka i mówisz, kupiłem sobie bułkę, ale widzisz, że ktoś jest głodny i nie ma pieniędzy na jedzenie, podajesz mu bułkę, którą chciałeś zjeść, bo ty sobie pójdziesz kupić kolejną, a on sobie nie kupi. Radość, bo Boża radość to nie jest radość, po prostu, a ktoś mnie rozbawił i się śmieje, tylko Boża radość jest nawet wtedy, kiedy mam powody do smutku. I bo nie zawsze nasze życie jest miłe, przyjemne, po prostu pączki w maśle, tylko czasem przechodzimy przez różne ciężkie sytuacje i w tych ciężkich sytuacjach mogę mieć radość, bo ta radość wynika z nadziei tego, że Bóg może zmienić tą sytuację. Pokój, bo Boży pokój jest dokładnie, przewyższa wszystko, przewyższa nasze zrozumienie. I w różnych sztormach, burzach wiemy, że możemy Jemu zaufać, bo tak jak śpiewaliśmy, On się nie zmienia. Mamy kotwicę, mamy pokój. Cierpliwość, tam gdzie kiedyś byśmy wybuchnęli, rzucili wszystkim, nie mówiąc już o rzuconym miechem, tam podchodzimy z cierpliwością. I tolerujemy zachowania, które no, może nam się nie podobają. Dobroć, uprzejmość, cierpliwość, wierność, łagodność, powściągliwość. Przy takich cechach nie potrzeba prawa. Kiedy mamy charakter Boży, to już nagle nie zwracamy uwagi, że są jakieś zakazy, nakazy, bo ich nie ma, nie są potrzebne. Jeżeli masz Boży charakter, to w twoim wnętrzu już jest, jest to dobre zachowanie, dobre wzorce zachowań. I wiesz, co jest dobre, co złe. I nie chcesz czynić tego, co złe, chcesz czynić to, co dobre. Nie potrzebujesz już żadnych praw. Nie potrzebujesz już ram. Bo one są w tobie, są twoją naturalną owocem twojego zachowania. Ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało wraz z Jego namiętnościami oraz pragnieniami. Jeśli żyjemy w duchu, w zgodzie z duchem też postępujmy do tego momentu. Więc mamy te cechy, które Duch Święty w nas zdradza, nad którym pracujemy, i to powoduje, że żyjemy w wolności bez ograniczeń. Ale tak jak mówiłem, jest przeciwnik i czasem o wolność trzeba walczyć. Mamy przykład Ukrainy. Ktoś próbuje zabrać wolność. Tak samo jest w naszym życiu, w życiu duchowym. Jesteśmy wolni i przeciwnik stara się mimo wszystko narzucać te więzy, narzucać te kajdany. I w tym momencie chciałem, żebyśmy przeczytali Efezjan 6 rozdział.
od 10 wersetu. W końcu umacniajcie się w Panu oraz Jego potężnej sile. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście umieli sobie radzić z podstępami diabła. Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, z zarządcami ogarniającymi świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba. I właśnie dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą. I to nie jest to, że ktoś nam założy tą zbroję. To my musimy założyć zbroję. Musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili, jak wyjść z potyczek zwycięsko. Stańcie zatem z pasem prawdy na biodrach, w pancerzu sprawiedliwości na piersiach, obuci w gotowość do głoszenia dobrej nowiny o pokoju. Zawsze wznoście też tarczę wiary, dzięki niej ugasicie każdy rozrażony pocisk złego. Załóżcie też hełm zbawienia i weźcie do ręki miecz ducha, którym jest Słowo Boga. W każdej modlitwie, gdy tylko zanosicie prośby, módlcie się w duchu bez względu na porę. W tym celu czuwajcie z całą wytrwałością i wstawiacie się za wszystkimi świętymi. Może do tego momentu. Musimy być gotowi. To nie jest tak, że mówię wolność, tak? Dostajemy wolność, organizujemy sobie jakieś prawa, ale też była zorganizowana armia. Każdy żołnierz był przygotowany, był wyszkolony, a jak nie był wyszkolony, to musiał się wyszkolić. Musiał zostać, oprzyrządowanie musiało zostać uzupełnione. Tak samo i my jesteśmy tymi, którzy w każdej chwili muszą być gotowi do tego, żeby odeprzeć ataki nieprzyjaciela. I kiedy zastanawiałem się, kiedy przygotowałem to kazanie, to w szczególny sposób chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy, dwa aspekty, które diabeł atakuje. I wierzę, że to też jest dla kogoś prorocze. Po pierwsze, diabeł atakuje twoją godność. To znaczy, jestem niegodny. Co ja mogę, taki żuczek? Tyle nabroiłem, jak ja mogę podejść do Boga? Dzisiaj wiedz o tym, że to Bóg daje ci, nadaje ci godność i tylko On może ją odebrać. Pierwszy Jana 3:1-2. Otwórzmy. Zauważcie, jak wielką miłość okazał nam Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Jesteśmy nimi, dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznali. Drodzy, teraz jesteśmy dziećmi Boga, a czym będziemy, to się jeszcze okaże. Może do tego momentu. I jeszcze w tym temacie Ewangelia Jana, 1 rozdział. Od 11 do 13. Przyszedł do swego, swoi jednak go nie przyjęli. Lecz tym wszystkim, którzy go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga. Tym słowem przywilej. Tam jest godność, tam jest autorytet, tam jest prawo do panowania. To jest bardzo mocne słowo, które zostało trochę spłaszczone w języku polskim. Dał przywilej stania się dziećmi Boga, tym, którzy wierzą w Jego imię. To Bóg daje ci autorytet i tylko On może ci go odebrać. On tego nie zrobi, bo cię kocha. Kolejną rzeczą, w której bardzo często przeciwnik nas atakuje, jest strach. I wiecie, normalnym jest, że pewnych rzeczy się boimy. Życie bez strachu jest życiem bezrefleksyjnym, głupim.
ale i to powoduje, że mamy normalne odruchy. Strach powoduje, że mamy pewne normalne odruchy. Ale zbyt dużo strachu i lęku o na każdym kroku boimy się w ogóle jakieś lęki, dziwne rzeczy, to już nie jest normalne. Otwórzmy Kolosan, 3 rozdział. I od 15 wersetu. Ponadto w waszych sercach niech panuje pokój Chrystusowy. Jako ludzie tworzący jedno ciało zostaliście przecież do życia w nim powołani. Boży pokój ponad każdą okoliczność jest dla każdego jego dziecka przygotowany. On powołuje nas do wolności. On chce dać nam wolność. Nie po to, byśmy ulegali strachowi. Nie po to, żebyśmy żyli w lęku. Kolejnym aspektem, czy kolejną dziedziną, w której przeciwnik bardzo często nas atakuje, to jest nasze zdrowie. I tak żyjemy w upadłym świecie, żyjemy w naszych ciałach, które są bardzo wrażliwe na zniszczenie i bardzo łatwo popadają w choroby. Ale życie w chorobie nie jest wolą Bożą. Bożą wolą nie jest, abyś żył w chorobie. Chcę, żeby to bardzo mocno wybrzmiało. Bożą wolą nie jest, abyś żył w chorobie. Bożą wolą nie jest to, abym ja żył w chorobie. Bożą wolą jest to, aby przyszło uzdrowienie. Bo kiedy On chodził po ziemi w ciele Jezusa Chrystusa, to dokonywał wielkich rzeczy i uzdrawiał wszystkie choroby. Wszystkich chorych. To nie było tak, że... dobra, może nie będę kontynuował tej myśli. Każdą chorobę, każdego chorego. Dlaczego więc ludzi, których powołał do wolności, mieliby żyć w więzach choroby? Musimy w to uwierzyć. Musimy się tego chwycić, że to On daje nam wolność także od choroby w naszym ciele. I to myślę, że powoli już będziemy przychodzić do modlitwy, bo też wiem, że będziemy się modlić z wezwaniem. Tak? Bóg, chcę jeszcze powtórzyć, Bóg powołał nas do wolności. Jezus Chrystus przyszedł po to, aby dać nam wolność, aby przynieść nam wolność. I my możemy albo tą wolność przyjąć, albo ją odrzucić. Bo wolność polega na tym, że wolny człowiek decyduje. Ja decyduję tak, chcę być prowadzony przez Ducha Świętego, chcę mieć w sobie Boży charakter i nie potrzebuję już przykazań, choć one pokazują nam naszą naturę bardzo często. Ale nie potrzebuję przykazań, dlatego że jestem wolny, jestem prowadzony przez Ducha Świętego. Boży charakter przejawia się w moim życiu. I to nie mówię o sobie, choć może życzeniowo, ale mówię jako człowiek wierzący. To jest każdy z nas. Budujmy siebie. Jak ja mówię ja, to każdy z nas niech sobie mówi ja. Tak? Jestem prowadzony przez Ducha Świętego. Boże życie jest we mnie. Boży pokój jest we mnie. Boża godność jest we mnie. Boży autorytet, Boża wolność, Boże zwycięstwo. Dlatego, że tak, jest przeciwnik, który chce zniszczyć. Jest przeciwnik, któremu zależy na tym, abym zginął,
ale ja mam zwycięstwo w Chrystusie. Mam zwycięstwo w Chrystusie przez Jego krew, przez Jego zmartwychwstanie. I dlatego dzisiaj mogę żyć w wolności, od strachu, od niepewności. Mogę żyć z wiarą i nadzieją, bo chociaż może tak, jestem chory, mam chore oko, ale ja wiem, że w Bogu jest uzdrowienie dla mojego oka. Nie ma rzeczy, która byłaby mocniejsza od krwi Chrystusa. Nie ma więzów, które są mocniejsze od krwi Chrystusa. Uwierzmy w to. Zawalczmy o to. Powiedzmy, Boże, tak, wierzę Ci. Ja już mam dość życia w niewoli. Mam dość życia w więzach. Chcę być wolny. Bo Ty powołałeś mnie do wolności. Ja chcę być zgodny z Twoim powołaniem. I chcę w wolności Twojej służyć innym, służyć Tobie, bo wiem, że to się Tobie podoba. Dlatego dzisiaj chciałbym, żebyśmy powstali. Żebyśmy powstali. Uwielbili naszego Boga. Oddali Mu się jeszcze raz. I przyjęli tą wolność. Drogi Ojcze, dziękuję Ci za to.